Zachęcam Państwa do dyskusji. W tej chwili do zadawania pytań jako pierwszy zgłosił się Pan doktor habilitowany Piotr Żuk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotrze, bardzo proszę. Dziękuję za głos. Proszę Państwa, pytanie jest takie podstawowe. W czasie dyskusji referatu wystąpień, jakie się nasuwa, czym się różni lewicowa wizja miasta od prawicowej? Czym się różni lewicowy radny od prawicowego radnego? Czym się różni lewicowy obywatel miasta od prawicowego obywatela miasta? W polskich warunkach, moim zdaniem, to jest zupełnie szamazane i kompletnie niezupełne. Oczywiście nie chodzi o to, że trawa jeden będzie z powodu niebieskiego, a drugi czerwonego, albo że rury kanalizacyjne będą skręcane na lewo albo na prawo. Chodzi o bardziej poważne sprawy. I takim najbardziej uniwersalnym kryterium wydaje mi się, że jest kwestia nie tego, jak się rozwiązuje problemy, bo to jest już drugi etap, ale jak się je formułuje. Co jest w ogóle problemem społecznym? To jest punkt wyjścia, proszę Państwa. Często w mediach, telewizji, dziennikarze mówią, że liczy się efektywność, skuteczność i tak dalej. Nie liczy się efektywność, skuteczność. To jest przede wszystkim sposób definiowania problemów społecznych. No jednym problemem jest to, że opóźnia się budowa Sky Towera we Wrocławiu. Dla innych problemem może być to, że ludzie o przeciętnych dochodach nie mają gdzie się leczyć, prawda? I to jest główne kryterium różnicowania lewicowości i prawicowości praktyki społecznej. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, taka filozoficzna, trochę socjologiczna, jaka się pojawia, to no, czy w ogóle można budować alternatywę lokalną w ramach istniejącego systemu? Czy jest możliwa alternatywa w ramach realnego kapitalizmu? I tworzenie reguł na poziomie lokalnym innych niż reguły realno-kapitalistyczne, prawda? To jest jakby pytanie, na które w tej chwili nie mogliśmy odpowiedzieć, ale załóżmy, że jest taka alternatywa możliwa, więc, no więc pytanie, jak ona miałaby wyglądać. No, w polskich warunkach, w tej sprawie padają z Europy Zachodniej, to powiem szczerze, że jesteśmy cały czas w innym świecie. To się nie czasami rysuje jak polska lewica, taka lewica akademicka, lewica inteligencka, mówi często o Europie Zachodniej, kiedy tak naprawdę mamy mnóstwo problemów tutaj zupełnie innych niż Szwecji, Norwegii, prawda? Gdybym mieszkał w Malmu, pewnie miałbym inne problemy niż mieszkałem we Wrocławiu, ale jeśli mogę wykończyć po tym roku... Szajdów wywołujesz, więc to... Nie. Znaczy, oczywiście sprawa taka, czy ta alternatywa w Malmu jest budowana, nie wiem, za dobrą pracę emigrantów z Afryki czy z Polski, prawda? Ale to jest jakby inna kwestia. Wróćmy do Polski, do Wrocławia i do innych polskich miast. No, w tej chwili mówiąc symbolicznie, to jest alternatywa, jaką mają mieszkańcy, to alternatywa w życiu w cieniu kościelnej krówcy albo w życiu w cieniu wielkich banków i supermarketów, prawda? Nie ma tutaj innego miejsca na przestrzeń obywatelską, na demokrację obywatelską, mówiąc krótko. Więc tak naprawdę pytanie jest takie, czy miasto jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dla większości polskich miast, czy miasto ma być po prostu przestrzenią dla obywateli i dla mieszkańców, prawda? A więc nie chodzi o kryterium ekonomiczne, o kryterium skuteczności, efektywności, ale właśnie o kryterium jakości życia. Oczywiście pytanie, co to jest jakość życia, no to tutaj jeszcze mądrze chyba to definiować, można oczywiście ładnie rozwinąć i tak dalej. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, żeby to nie było taka psychoterapia, tylko bardziej praktyka życiowa i społeczna. My robiliśmy takie badania na temat jakości życia we Wrocławiu. Jedno z pytań próbowało zdefiniować właśnie, co jest przejawem w oczach, w głowach zwykłych mieszkańców, przejawem nowoczesności, takie ładne słowo. I ta nowoczesność była bardzo różnie definiowana w zależności od czego. Dwa kryteria tutaj działały. Kryterium klasowe, mówiąc krótko, to ile nam podstawuje zadania. No i drugie, właśnie kryterium klasowe, tylko związane z tym aspektem kulturowym, czyli różnica polegała na kapitale ekonomicznym, na kapitale kulturowym. Ludzie lepiej wykształceni, lepszych dochodach mają inne problemy i żyją trochę w innym świecie, mimo że żyją w tym samym mieście, niż ludzie z gorszej dzielnicy, o mniejszych dochodach, o niższym kapitale społecznym. Krótko mówiąc, Wrocław, mimo że jest jednym miastem, jest światem, przynajmniej kilku światów. Jest światem wrocławskiego śródmieścia, zasypionych starych budynków, nieremontowanych od wielu lat. Jest klasem, jest światem blokowisk, prawda? Właściwie takiej post-PRL-owskiej klasy robotniczej, która jest albo na emeryturach, albo na zasiłkach emerytalnych, albo nie pracuje. Jest światem w końcu willi, światem zamkniętych prywatnych osiedli również. Jeszcze kilka innych światów moglibyśmy tutaj wymienić, więc to nie jest tak, że jest jedno miasto. W mieście naprawdę są bardzo różne światy społeczne. I
takim wyzwaniem podstawowym, roboczym, to jest kwestia, żeby te światy dalej się od siebie oddalały i prywatyzowały, oddzielały wielkimi murami, dosłownie i przenośni, ale żeby jednak ta przestrzeń była przestrzenią bardziej wspólną i bardziej obywatelską. W tej chwili nie ma wspólnej przestrzeni. Ludzie się spotykają gdzie? W hipermarketach na przykład, prawda? Ludzie gdzie się mogą spotkać? Ludzie się mogą spotkać właściwie tylko w sprywatyzowanych przestrzeniach. Dlaczego? Ponieważ tych publicznych za bardzo już nie ma. Żeby nie przedłużać, to na końcu zorganizuję jakby kontynuację tej dyskusji. Od października będzie cykliczne seminarium, które cały się odbywało pod tytułem Demokracja w działaniu o lewicowej polityce lokalnej. Seminarium będzie organizowane przez mój zakład, Zakład Socjologii Sfery Publicznej, ale od razu uprzedzam, że to nie będzie seminarium takie akademickie, tylko oderwane od rzeczywistości. Właśnie seminarium, na którym mają się spotykać z jednej strony akademicy, ludzie, którzy próbują jakąś pierwszą refleksję przebić się przez tą papkę, która nas zalewa, a z drugiej strony aktywiści obywatelscy, działacze społeczni, a więc teoria z praktyką i szukanie realnej alternatywy tu i teraz wobec tego, co jest za oknem. To jest jakby jedna kwestia, druga kwestia w październiku jeszcze przed wyborami samorządowymi, gdzie też książka pod tytułem Sfera obywatelska, czyli kapitalizm, kilka osób siedzi na sali tej książki, ale generalnie książka właśnie jest na ten temat. Temat wizji lewicowej polityki lokalnej, ona jest w pewnym sensie efektem działalności zespołu profesora Wieńkowskiego, na którego kierowałem sekcją właśnie polityki lokalnej. Te myśli zebrane na tych spotkaniach plus kilka innych artykułów stanowi efekt tej książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Piotrowi.